No to tu są te takie, te, które są stare. No to to są. No tutaj to są stare i... Kto to jest tutaj? Na tych to są rodzice. Na początku rodzice. Mamusia. To jest mama. Piękne to jesteśmy, to my rodzeństwo. Czyli pani, siostra i brat. Tak. Bo potem jeszcze czwarta siostra jest, ale to już późniejsze lata. To jest mama z najmłodszą siostrą, znaczy z tą średnią siostrą. Aha. To, i to jest właśnie na Marszałkowskiej. Tak na Marszałkowskiej. Się domyślam, że to jest, bo to jest to eleganckie miejsce, to jest Warszawa. W tym samym domu, na dole, w tym narożnym miejscu, rodzice łącznie z mieszkaniem kupili sklep i prowadzili sklep z porcelaną i z naczyniami kuchennymi. To był ich sklep, ten narożny. Z trzema wystawami, taki bardzo no, taki duży sklep. I od sklepu funkcjonował od 1938 roku do powstania. No, w powstaniu no, to wszystko było zabrane, ale tatuś został zabrany do obozu. Mama, bardzo dzielna kobieta, tego nie wiem w jaki sposób, ale w każdym razie prowadziła ten sklep dalej i tam był hurt drożdży i wina. Ale takie wino prawdopodobnie patykiem pisane. Też w jakichś takich, no chyba hurtowych. I w związku z tym całe to powstanie to jak gdyby no, zdołała, bardzo była energiczna. Nas było troje dzieci, więc nas no, utrzymywała dzięki temu. Ale to był ekskluzywny towar. Piękne figurki, piękne, ale w tytule to był sklep z porcelaną i naczyniami kuchennymi. A chciałem teraz zapytać o taki szemrany świat na Pradze. Czy pani w jakikolwiek sposób, czy on w jakiś sposób panią dotyczył, w sensie dotknął? Czy miała pani jakby świadomość tego, że jest, ale no... Nie, my wiedzieliśmy, że to jest, ale to była symbioza. To była wielka symbioza, to nie było jakiś kontr. Bo to po prostu tak wiadomo było, że się z tym żyje, z tą wódką, z pyzami, bo to było jak gdyby niezbędnie połączone, to były naczynia połączone. To tak trzeba było, o tak, no bo to była Praga, a Warszawa to był high life, a my to tutaj tak na Pradze, a z Pragi, no ale wszyscy się tak jak gdyby razem trzymaliśmy. Wszyscy się razem trzymaliśmy. Czyli można było powiedzieć, że nawet jeśli się bezpośrednio nie znaliście, nie byliście przyjaciółmi, nie, to wszystko było w symbiozie. W symbiozie. I pyzy to był jak gdyby wyznacznik. Aha, że... taki symbol można tak, powiedzieć, tak? Tak, tak. Czyli takie słowo więź tutaj byłoby na miejscu. Jak najbardziej. Na Brzeski była taka bardzo słynna knajpa prowadzona przez niejakiego marynarza. Czy tak, państwo jakieś tak, w tym sąsiednim domu przylegającym do naszego budynku, to był narożny dom Ząbkowska 16, narożny z Brzeską. Przylegał budynek Brzeska 29-31, nie wiem dlaczego to zapamiętałam. Tam była taka maleńka knajpka, no tylko było takie wejście wąziutkie, lada, stolik, ale chyba jeszcze tam było takie pomieszczenie, musiało być. Ale tutaj to tylko była lada i kasa taka, gdzie siedział właśnie marynarz, przy kasie siedział. I właścicielami tego baru byli, czy był pan Bednarski z marynarzem i państwo Bednarscy przyjaźnili się od zawsze z moimi rodzicami i dzieci ich z nami się kolegowaliśmy i przyjaźniliśmy. No więc to było jak gdyby taka, no, takie dość istotne wspomnienie związane z Brzeską. I co jeszcze ważne, że w czasie okupacji te nasze budynki wszystkie na Brzeskiej i na Ząbkowskiej były połączone piwnicami. To było bardzo ważne, dlatego że była łączność, no, nie tylko dla lokatorów, ale i dla powstańców. To było istotne. Jeszcze tam później może powiem o tym takim powstaniowym. Nie, może teraz już powiedzmy. Te piwnice, które były połączone, no,
już w tej chwili, w momencie wybuchu, no to już tam powstańcy zaczęli działać, ale no my to przecież o tym ani nie wiedzieliśmy. I w jakimś momencie ja miałam, no to był drugi dzień powstania, ja miałam zakrwawione buciki, takie cieliste ze skórki, no ktoś tam był ranny, więc gdzieś tam w czasie przechodzenia w tej piwnicy coś takiego się stało, że ja miałam zakrwawione buciki. No i jest taki moment, że przychodzi Niemiec i staje tam nad schodami do piwnicy i wydaje rozkaz, że mężczyźni muszą wyjść z piwnicy. A jeżeli nie wyjdą, to, a już tam mężczyzn, to już właściwie no, wszyscy byli w powstaniu, ale był mój tata tam i jeszcze jakiś pan. I teraz mama miała taki dylemat, czy tatę schować tam gdzieś pod schodami, czy zostawić, bo Niemiec powiedział, że jeżeli nie wyjdą, to on wrzuci granat, więc taki był dylemat. No, chwilkę to trwało i w rezultacie tata wyszedł z tej piwnicy z tym panem, więc było ich dwóch. Kto to był, to teraz nie pamiętam, no niewiele lat miałam. I stanęli na podwórku, a no to był drugi dzień, a pierwszego dnia został na naszym podwórku zabity młody mężczyzna i on nie był jeszcze pochowany i on leżał. My widzieliśmy, że on leżał. No, on leżał tu, a my tutaj stali ci panowie i Niemiec, tam nie wiem, jeden czy dwóch z karabinami. Mój brat był zainteresowany tylko jaki rodzaj miał broni. Niemiec tylko się interesował. I siostra miała 5 lat. No i oni jak gdyby, no, ja z mamą stałam, siostra i brat, no to my tylko staliśmy wszyscy. A Niemiec, no tak jak gdyby, no już tam się szykował do... I właśnie ta najmłodsza siostra zaczęła płakać, obejmować za nogi Niemca i prosić tam w swoim dziecinnym żargonie: nie zabijajcie mojego tatusia, nie zabijajcie mojego tatusia. Więc on tak ją tam odtrącił, ale w pewnym momencie spojrzał na moje te zakrwawione buciki i się spytał mamy, czy ja jestem ranna. Więc mama mówi, że nie jestem ranna. No i tak popatrzył na nas, no i w pewnym momencie mówi, a tam no, po niemiecku powiedział do nich, no to idźcie. No i to tak jak gdyby, to był taki epizod dosyć, no to tyle co z tego momentu powstaniowego pamiętam. No, czyli wynika jednak, że to wstawiennictwo najmłodszej siostry pomogło w ocaleniu ich po prostu. Tak.